jak z bicia strzelił te 29 w moim przypadku, a w przypadku straży 30 lat minęło. Mogę powiedzieć, że straż zmieniła się niesamowicie. Początek to było szukanie. Na jakim wzorcu się oprzeć, czy sami tworzyć. Wybraliśmy tą drugą drogę, tutaj w Krakowie. Naszym wzorem poszło większość straży w Polsce. Na początku większość straży w naszym kraju nazywała się policjami municypalnymi i był taki trend, aby rywalizować z policją. My przyjęliśmy odwrotnie. My mamy być komplementarni dla policji. O ile na początku te nasze obowiązki były dość mocno ograniczone, o tyle później ustawowo, ale też wedle prawa lokalnego dodawano, wprowadzano kolejne zadania dla strażników miejskich. I tak dochodził ruch drogowy, a więc bardzo ważne sprawy dotyczące uporządkowania parkowania i poruszania się pojazdów w centrum miasta, ale nie tylko, również na całym obszarze Krakowa. Dochodziły w miarę upływu lat sprawy dotyczące ekologii. Od bardzo wielu lat kontrolę pieców, instalacji grzewczych. Działamy tak, by chronić zdrowie i życie mieszkańców i te interwencje, które wpływają do naszych dyżurnych, są właśnie traktowane priorytetowo. Osoby bezdomne, niestety często również osoby nietrzeźwe, przewożone czy to do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, czy przewożone do miejsca zamieszkania, więc dbanie o to, żeby nikomu nie stała się w mieście krzywda. No i kwestie pomocowe, ratowanie życia. Bardzo często strażnicy miejscy jako pierwsi dojeżdżają na miejsce kolizji, wypadków. Bardzo często wzywani są przez kierowców komunikacji miejskiej, przez innych użytkowników dróg do właśnie sytuacji takich, gdzie ta pomoc, pierwsza pomoc medyczna czy też przedmedyczna jest niezbędna, potrzebna. Wreszcie zwierzęta, które od wielu, wielu lat pojawiają się w mieście, no, robiąc niemało zamieszania i często sprawiając duży kłopot mieszkańcom Krakowa. Tu też strażnicy miejscy reagują. Początki były trudne, nie było mundurowania, nie było żadnego sprzętu. Posiadaliśmy po roku czasu kilka samochodów typu Łada i jeden Tarpan, jak dobrze pamiętam. W tej chwili dysponujemy 90 nowoczesnymi samochodami hybrydowymi, elektrycznymi w części. Można powiedzieć, że przez te 30 lat ukształtował się nowy zawód. My staramy się uśmiechać do nich. Niech oni się też częściej do nas uśmiechają. Naprawdę chcemy wam służyć, drodzy mieszkańcy.